Krzysztof Bosak. Znaczy przede wszystkim z punktu widzenia kampanii wyborczej, bo pan redaktor zapowiedział, że będziemy o kampanii rozmawiać, to są sprawy marginalne. Moim zdaniem one pokazują, że PiS i Platforma kochają się skupiać wyłącznie na sobie. Mają swoich prowokatorów. One będą marginalne, dopóki nie zatrzymają kogoś z Konfederacji, bo wtedy dla Konfederacji to stanie się tematem numer jeden. Mówimy o tym, co jest, a nie co może być. Więc to, co jest, ale to może są, warto o tym to mówić, co jest, żeby nie było, ta sytuacja znaczy, ja mogę nie powiedzieć, panie redaktorze, bo ja siedziałem spokojnie, tylko czekałem. Tak. Więc te partie PiS i Platforma chciałyby spolaryzować nas wszystkich tylko na sobie. Mają swoich prowokatorów, czy to Gajewską, czy Rachonia. Prowokują się nawzajem i chcą, żebyśmy zajmowali się tylko tym. To ma służyć temu, żeby każdy się emocjonował i czuł, że musi się określić albo za PiS-em, albo za Platformą, po to, żeby Trzecia Droga, Lewica czy Konfederacja zeszły w ogóle z debaty. Więc ja tylko nadmienię, że wczoraj odbyła się wielka konwencja Konfederacji w Katowicach. Nagranie pewnie nie było pokazane w TVN24, ale można znaleźć je w internecie. Warto obejrzeć. Bardzo fajnie to wyszło.